Cześć, z tej strony Legalna Marta i dzisiaj opowiem Wam, co zmieniło się w oprogramowaniu Project Online. Wraz z premierą nowego Product Terms oraz Online Services Terms z początkiem listopada mamy okazję zauważyć, że zniknęły dwa produkty z dokumentacji licencyjnej, takie jak Project Online Professional i Project Online Premium. Zamiast tego pojawiły się trzy nowe produkty: Project Plan 1, Project Plan 3 i Project Plan 5. Project Plan 3 to jest to samo co Project Online Professional, a Project Plan 5 to jest dokładnie to samo co Project Online Premium. Niestety w dokumentacji Microsoft jest jeszcze coś takiego jak Project Plan 1, co jest tym samym co Project Online Essentials. I ten produkt w cennikach Microsoftu pozostał, zmieniły się tylko te dwa, czyli Project Professional i Project Premium. Jednak na stronach Microsoftu mylące jest to, że zamiast Project Online Essentials pojawił się Project Plan 1, a Project Professional i Project Premium pozostał. Także jeżeli wejdziecie sobie na stronę Microsoftu i będziecie chcieli porównać te trzy plany, to nazwy też są pozmieniane w inny sposób. Chciałam dzisiaj właśnie tak krótko tylko powiedzieć, że są takie zmiany, nad którymi warto się pochylić, warto się zapoznać i zajrzeć do dokumentacji, ponieważ nie są to jedyne zmiany, które pojawiły się w dokumentacji licencyjnej. Najważniejszą zmianą jest to, że pojawił się SQL 2019, o czym jeszcze wielu z Was nie wie, można go już zakupić. Zapraszam do mnie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie licencjonowania, jeżeli jakimś cudem jeszcze mnie nie subskrybujecie na YouTubie lub nie obserwujecie na LinkedInie, zróbcie to teraz, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam, do zobaczenia!